A tu jeszcze na dole są takie buchane rzeczy i trzeba tam pójść. Okej, okay, buchane rzeczy. No zobacz. Tam jest. Tak. Teraz zaraz zobaczę. Buchane rzeczy, nie, no czego ja się tu dowiaduję. No taka... Jeszcze od ciebie podłapię słownictwo i będę używał. No, jak coś bucha, to buchane, jak coś pachnie, to pachnone, tak się mówi. Tam na górze, pachnone. Tam na górze coś jest. O, widzę drugą dźwignię. Co ty mówisz? Jedna jest po prawej, tą co pociągnęliśmy, i druga jest po lewej, mniej więcej na tej samej wysokości. Jak tam tylko iść? Ciekawe, no właśnie. To jest pytanie, bo na przykład nie mogę wskoczyć tam, gdzie jest ten szkielet niby duży, bo mnie spycha. Może jakoś od, nie wiem, może od tej strony gdzieś szło, czekaj. No z pewnością od jakiejś dupy strony trzeba to zrobić. Może to my to robimy źle. No pewnie tak. Są tu na samej górze i może to się stąd przeskoczyć. Możliwe. To jest też, ale poczekaj, ja jeszcze tu widzę to możliwość jest jakaś taką. Palma w ogóle, what the hell. Palma. To jest palma, no bez kitu. A jak ja tam doskoczę? Czy ja tam doskoczę? Jeszcze drzewo mi tu wyrosło. A te buchane na dole masz? Właśnie nie. Musisz dobra, mieć. Ja zaraz te buchane zobaczę. Bo to jest po prostu na całą lawę na dole buchane. Tak. A, takie, ale... To ja tam przechodziłem chyba. No i tam takie... są jakieś płytki też i tam pewnie i tam na wprost co się skacze, tak? To jest, to nie idź tam, bo to jest to miejsce, o którym ci mówię, że trzeba dwie dźwignie pociągnąć. Czyli tam na koniec trzeba się dostać. Teraz pytanie, jak się dostać do drugiej dźwigni, bo... Nie a mam może trenerów... od tej pierwszej dźwigni da się skoczyć tak po prostu na ten most? Znaczy ja stoję przy tym szkielecie niby i tu na wprost mam tę dźwignię, ale nie da się doskoczyć stąd, gdzie ja stoję, więc wydaje mi się, że jakoś z góry trzeba. Tylko jak? O to jest pytanie. No, ja liczę na ciebie, bo ty jesteś taki właśnie król. No, tak, no. O Boże. Czemu tak się świeci te białe coś na dole? To też tak świeci? Nie, tu się nie złapać. Białe na dole, zaraz ogarnę. Koło buchanego. Koło buchanego. Koło buchanego, białe na dole. No, świeci mi się coś tam, ale no, nie wiem, co to jest. To jest dziwne. No. Tu się da przeskoczyć. No i co? Co mi to da? Wpadłem w buchane. Bo koło tego buchanego w sumie jest ta dźwignia, nie? A tylko jak tam inaczej to trochę nazwiesz? Buchane? Jeden wyraz, a zobacz jak wszystko wyjaśnia. No, fakt. Pomijam fakt, że w pierwszym momencie nie zrozumiałem. nie, a może sto... Nie, jestem dobra, wracam szkieleta. W takim razie na górę. Jestem koło szkieleta. Po drugiej jego stronie jakby. No to ja też tam byłem, przy drzewku, nie? Nie. Po drugiej stronie szkieleta? Tak. To może jeszcze jeden. I co, i tu jest dźwignia? To jest to druga dźwignia, co ty mówisz, czy nie? Tak. Nie wiem, jak ci wytłumaczyć. Tak. Tak? Tak. Jak się tam dostałeś, wytłumacz mi. Musisz iść tak jak do tej pierwszej, tak zrysowane, gdzie jaszczurka. Znowu to samo? No i się puścisz z gzymsowanego i przeskoczysz za szkielet na most, za nim. Jezu, jakie to jest chamstwo. Ale to łatwe było. I nie wiem, te buchane na dole, co ona zrobiło, coś? Znowu nie wiem, co ta dźwignia zrobiła. Boże. A może jeszcze jedną dźwignię trzeba znaleźć? Skoro nic tam się jeszcze nie zadziało. Możliwe. Te buchane, ono się nie skończyło. Mogłoby jeszcze, żeby działszy. Hmm. O Jezu. Czyli znowu koło jaszczurki mówisz, tak? Z tego fioletowego miejsca przeskoczysz. Co dobra, tam będziesz tak mieć? Dasz radę. Przesuwam się z tego fioletowego miejsca, okej. Okay. Widzisz, co twoje głowy to nie jedna. No, widzisz, ja bym bez ciebie tego nie przeszedł. No na pewno. To ja ciach mi no, słodzi. Trwałoby to, może bym przeszedł, ale trwałoby to na pewno 2 godziny dłużej. Otworzyła mi się jakaś klapa w suficie. A, i ty skakałeś na ten podest, tam gdzie jest ten, no, szkielet. No, na tak, no, na ten most. A ja byłem tam niżej, dobra, już ogarniam. Nie, kurde, stąd się nie da. Co ja mam tu? Nie wiem, jakaś kamera w ogóle z dupy. To wszystko jest z dupy. I my wszystko robimy z dupy, mam takie wrażenie. My jesteśmy najsuper. Tak. Dobra. Aha, to na pewno się uda. O to chodziło, dobra. Skoczyłeś tak przed siebie po prostu, czy? Mhm. Znaczy, no. Tak w prawo. No z pewnością tak się na pewno uda. No, na prawo jest taka szczelina.
No wiem, wiem, ale żeby teraz tak wycelować, to Torgus będzie miał problemy. No tak, obij się główką jeszcze o sufit kilka razy, na pewno zmądrzejesz. Jak ty te buchany? Czekaj, bo ja wiem, gdzie to się otworzyło, ale jak tam dojść? Tędy po prostu? To no nie potrafię tam wskoczyć. Jak nie potrafisz? Z mostu, za szkieletem. No i tak robi, nie mogę. W ścianie po prawo, jak tak skaczesz, to jest przecież takie coś. No co za... Zaraz będę rzucać niecenzuralne słowa. No jest takie w ścianie. No. You can do this, your craft. Ale ten skok nie jest łatwy wcale. Jak to? Jest łatwy. Ja sobie zapiszę, ja się cofnę z wrażenia. Nie, może ja to robię po japońsku, nie wiem. Może ty to w ogóle jesteś w tym miejscu. Nie, jestem w dobrym miejscu. Jestem na tym moście przy tym, ale nie potrafię wskoczyć tam. Poczekaj, jestem na moście. A czekaj, gdzie ty skaczesz? Dobra, udało się, już. No chyba taki... zrobiłem to w jakiś trudniejszy sposób, ale się udało. Taki banana jump. Uff, dobra. Zapis i ciągniemy. Otworzyła się to o, otworzyła tam, się gdzie mówiłeś. No to git. Lawa jest... się robi, masz rację, omg. A tutaj już jesteś, tak? Tak. Ej, ale wyłączyło się buchane? Nie. Czy mi się wydaje, bo mi się tak... Nie wyłączyło się. Jesteś przekonany? O lol, tak, my jesteśmy na początku levelu. No, czyli mamy jeden klucz, czyli teraz jeszcze drugi, tak? To co z drugiego przejścia, cześć. Dobra, czekaj na mnie, bo już wychodzę stamtąd. No, czekam. W ogóle to trochę mi przypomina mięsko z Atlantydy z jedynki. Uj. Nie wiem, nie będę go używać tego klucza, bo lubię naraz wszystko. No, okej. Okay. Jezu. Dobra, które to było przejście? Aha, tam przy tej dźwigni. No. A w tej wodzie, rozumiem, nic nie ma. No chyba. O, znów mi się patrzy na tą dźwignię. Dobra, no. Czyli teraz w tę teraz stronę. Teraz na prawo, tak. Mam złe przeczucia. Ja też mam złe przeczucia, bo jest tu ciemno. Ale i dlatego mam złe przeczucia. A czyli tam, gdzie byliśmy na dole z tym miśkiem, co widziałeś coś, to nie wracamy tam, rozumiem. No tam są jakieś drzwi, ale ja nie wiem. Dobra, nie idziemy tam. Może tam był sekret. Ale one nie były otwieralne, tak jakby żadną dźwignią czy czymś. Aha. Jezu, jakie tu są przejścia wąskie. No właśnie, nie mogę się zmieścić, te dydle. Ja też, Lara taka gruba, nie? Spadła mi. O lol, Nuta z Tyry 1 gra. A mi też. Ładne. On jeszcze woda, jak tu będą jakieś krokodyle, węże, to coś to zamorduje. Mam nadzieję, że te przejście, które my byliśmy, to było trudniejsze. No też mam tylko nadzieję, że to pójdzie nam sprawniej. O, rybcie tam jakieś pływają. A ten Nuta jest miodzio. No i tak mi się najbardziej podoba soundtrack z trójki. W sensie ten motyw główny przewodni z menu. Ja sobie to zapiszę od razu, jak mi się... wyłączy. No, bo nie wiem, czy można powiedzieć. Bo ta kamera tak. Jedzie godzinę, ja nie wiem. Dobra, teraz pytanie pierwsze. Powiedz mi, że nic się nie je. Błagam. Nic mi nie je. Dobra, masz. Powietrze da się wziąć, także jest. Luz. Szukaj bąbelek, bo jak są bąbelki, to znaczy, że tam można iść. Mam sekret! Mam bąbelki. Dlaczego ja zawsze znajduję sekrety? Ja szukam głównej drogi, a znajduję sekrety. Ja je ogarniam. Gdzieś tu można dobra, wypłynąć. Nic mi nie je, widzę. Można wypłynąć zaraz. Gdzie można wypłynąć? Pytanie. Na samej górze tu można. Dobra, jest. Tam, gdzie wpadliśmy praktycznie. Ale coś mi je. Mam dźwignię, otworzyły się drzwi. Aha, nie, topesz mi je. No, ja znalazłem sekret, a ty oczywiście znalazłeś dźwignię. Teraz mi powiedz, gdzie ta dźwignia jest. Na dole gdzieś? No, bardziej na dnie i jest takie ukryte za zaroślą takie przejście. Kurde, ja tego nie ale znajdę. Ale szukaj bąbelek, bo jak są bąbelki, to dobrze. To jest koło bąbelków. Mam dużą apteczkę w tych zaroślach, widzę. A ja umrę zaraz. Co tu się tajne tnie? Nie mogę znaleźć. No ja też nie mogę. Bo znaczy ja nie mogę znaleźć dźwigni, nie? Nie mogłem znaleźć wynurzenia się, także okay. Luz. To obaj mamy problemy. Czekaj, no ja przynajmniej wiem, gdzie jest ta dźwignia. No a ja nie mam pojęcia, pływam tu na dnie, ale... No, znaczy nie na samym dnie. Nie no, no niby nie na samym, ale tak niżej. Czekaj, no. Bo tu są te drzwiczki i ta dźwignia. Czekaj, ja muszę jest... wynurzyć się. Zaraz mnie poprowadzisz tak, jak wpływaliśmy, nie? O, a ja wiem, czy to było. O, ona ma w ogóle okulary, lol. No, ona ma oksy takie swoje. W ogóle nie ogarnąłem wcześniej tego. I najazd na jej dydle. No tak. Dobra, no,
i płynę. I te drzwi mam mieć, tak? A ja chcę przed sobą? Sekret też w ogóle, co tam znam? Zaraz ci powiem też. Drzwi mam przed sobą, no i? Nie wiem, bo to są dwa drzwi. Dwa drzwi są. Dobra, ale gdzieś przy tych drzwiach? Twoje drzwi są. Są takie bąbelkowe drzwi. Bąbelkowe drzwi? No, bąbelki z nich się sączą. A, poczekaj. No z tych... I będziesz płynąć po prawej stronie ciągle, po ścianie, to dotrzesz. Po prawej stronie, a nie wiem, czy to są te. No dobra, miejmy nadzieję, że te. No tak, bąbelki koło tych drzwi wylatują. Ciężko te pomieszczenie ogarnąć za dużo. Ale tak na dole, tak? Bardziej. No tak. No. O, coś mam. Coś mam, mam. Jezu, ale ona jest dobrze, ale ja nie zdążę. Dobra, ja muszę przyjść. A już nie wiem, się zakapać kałę tu. O, mam, dobra. Ale dobra, ja muszę znaleźć to wynurzenie, bo ja nie wiem. I teraz zaraz ci powiem, gdzie jest sekret. Tylko ja wezmę tą dźwignię, bo też muszę ogarnąć, gdzie on był. Ale fakt, to jest pomieszczenie za duże. Jeszcze te rośliny przeszkadzają trochę. Mam 2/3 powietrza, to za mało. Zdecydowanie jeszcze kamera mi pokazuje, że się drzwi otworzyły, jakby mnie to interesowało. No tak, nie chcesz się stąd wydostać, nie interesuje cię to, gdzie się otworzyło. Chcę po prostu powietrza. No wiem. Czy tam nie wypłynął jakiś wąż z tych drzwi? A weź mi nie. Właśnie nie? Nie wiem, albo ja bym jak zwykle ślepy byłem. Udało mi się to zrobić, lol. No mi też, tylko gdzie jest wypłynięcie? Come on, fast. To jest nad tobą gdzieś, jak w tej. Nie, to nie jest nade mną. Jest, bo jest takie. To jest tu przy wyjściu. O, to coś przy tym, gdzie się otworzyło. Mam. Dobra, jak jesteś tu, gdzie tam się otworzyło, nie? I się wynurzyłeś na górze, to żeby sekret zdobyć, nurkujemy. I w dół. Ale co, gdzie mam? No, nurkujemy. W dół, cały czas. No to już jestem. W dół i teraz potem masz taką wnękę za roślinkami. Czekaj. Widzisz? Czyli jak widziałeś te drzwi, które się otworzyły, to jak będziesz się kierował ścianą, to w lewo. Okej, mam, dzięki. No i tam wpływasz i tam masz sekret. Nie, dobra. To nie, to ja myślę, że to sekret, a ta sapteczka po prostu, super. Co? O nie. Apteczka ja znalazłem na samym dole była. O Boże. Nie gadaj, to ja teraz szukam apteczki. Znaczy... sekretu. Nie wiem, może to jest apteczka, którą ty, ale to była duża apteczka. Tak, duża apteczka, tylko ona była na samym dnie w roślinach. No tam właśnie. A, no to nie, no to musisz znaleźć takie, w ogóle to nie jest na dnie, tylko takie jakby, tam jak dźwignia była, nie? Też musisz do takiego pomieszczonka wpłynąć. Jak masz otwarte drzwi, to kieruj się przy ścianie lewą stroną. I zobaczysz od razu, no. Zobaczę, jak powietrze wezmę. No, to jest, no kurde, to jest od razu widoczne. Rzuca się w oczy. Teraz ja cię wyprzedzę, płynę dalej. Płyń, niech cię tam coś zje po drodze. O nie, dobra, wracam. Powiedz mi, co tam czycha. Ale dobra, to są dwoje drzwi i co? Bo mi się wydaje, że są dwoje drzwi tu. No to może jeszcze do tych drugich się wrócimy, nie wiem. Ale czekaj, czy to mi coś dało? Bo gdzie ja tu mogę wyjść? Czy to jest to, o czym ty mówisz? Czy to jest to? O tak, to jest to. Brawo! Dobra, działa. Ile tych sekretów? To jest 4, wodospadzik, tak? I teraz co? 4. Ja mam 5 chyba. Co? 4? Poczekaj, czyli 4. Nie, 5, ja mam 5 na 5. A ja ile mam? Muszę zobaczyć. Ty też mam 5 na 5. A, no to git. Ale jeśli... liczyć na to, co było napisane na stronie, to jest 6. Ale może to tylko... do starej wersji może. Jezus Maria! Co? Jezus Maria, nie! Zawał! Co tam jest? Ja ci nie powiem, co tu jest, ale po prostu... Dobra, idę do tych drzwi w końcu, bo... Ile Jezu! Można pływać? No co? To może zginąć. Jak chcę wiedzieć. Ja pierciu! Masz swoje ukochane, musiałeś wykrakać, musiałeś! Nie wiem, o co. Jezu, aż mi się gorąco zrobiło. Takiego to jeszcze nie widziałem. To rzeczywiście musi być grubo. Dlaczego ja nic mu nie zadaję? Chcesz mu zadawać? Obrażenia. I komu w ogóle? Zaraz zobaczysz, wejdź sobie tam na górę i będziesz miał to, co lubisz zabijać najbardziej. Już się domyślasz? A ja nie chcę w ogóle tu iść i tu w ogóle mi bucha takie coś na mordę. No ile ja to będę cisnął? Ona w ogóle w to nie wiem, czy ona co wcelu. Ja nie chcę tam wchodzić, bo to mnie zabije. Ja to czuję. Ja sobie zapiszę. Gdzie to się wychodzi? Ale ładnie tu. O, pająk duszy. Rozumiem, się to kojarzy. Wow. O Jezus, jakie to zapisze. No, to jest creepy. Ale chciał jej zabijać pajączki. Mówiłeś, że uwielbiasz. Weź.
A czy to się da zabić? Bo ja w to strzelam, strzelam, strzelam i nic się nie dzieje. A w tej wodzie coś jest? Może coś tu leży? Po prostu trzeba wziąć i uciec? Nie wiem. Co za jakieś strzałki? Tu u góry są jakieś pomieszczenia, które są okratowane. Tam jest jakieś, widzę, wejście w ogóle. Ale ten jest... pająk, to w ogóle on mnie nie bije. No on jakby w ogóle nie bije? On naokoło sobie biega ciągle. To może ci się zbugowało, bo nie wiem, czy mnie bije, czy nie. Nie wiem, stoję w wodzie i nic mi robi. Come on. Ale ja się boję tam wejść, żeby mnie nie zapocisnął. A tam nie ma nic. Chyba, że tu się zawejść. Mnie. Nie mnie. On mnie je. A to smacznego. A jest coś w tej wodzie? Nie. Ale tu jest ta szczelina, widzę ją. Nie, teraz biega naokoło. On jest bugowany trochę, ale trochę mnie żarł. A może on taki jest, wiesz, dobry? Co, jak wyjdę z wody, to mnie atakuje. A jak stoi w wodzie, to chodź naokoło. Co to jest? Można tu przejść? A trzeba tam do niego, do kokonu wejść, czy nie? No tam właśnie nie ma nic. To może trzeba tam na górę? Ale tak, na górze jest dźwignia. Ale jak to na górę? Ale którędy? Tam, gdzie tego gniazdo jest. Tam, gdzie gniazdo mam wejść? Nie, no wyżej jest takie uszkodzone i możesz tam się wdrapać. A, widzę. Dobra, idę tam. Jezu, ale jak mi się gorąco zrobiło. Fajny, duży, podoba mi się. A takich dużych nie było nigdy, no weź. No nie. Z Atak pojęków mnie skojarzyło od razu z filmem. Jezu, a jak się zestresowałem. I wszedłeś tu tak na rączki. Aha, dobra, na nóżkę. Coś się otworzyło w suficie, ale gdzie? Jezu, zawał. Ja to po prostu panika level hard. A tu jest kolejne coś, ja to widzę. Dźwignia chyba. Nie wiem, idę cały czas przed siebie. Jak się czołgasz, to... O, czekaj, po prawej. Na dół możesz zejść. Tak, już widzę. I tam jest ta dźwignia, tak? A druga jest jeszcze dalej, wyżej. Dobra, już widzę, o co chodzi. Ale co to? Mamy jeden klucz, a musimy jeszcze ten jeden zdobyć, rozumiem. Z otwartości coś, nie wiem, gdzie to jest. Okej, okay, dopiero pierwszą pociągam. Pociągaj. A otworzyło się coś. No. Ale to ja dopiero, aha, czyli, a druga co otwiera? Też coś. Aha. Interesting. A może tych dźwigni jest więcej? Tędy można zejść ewidentnie, tylko czy ja chcę tędy schodzić? Chyba muszę. A widzę drugą, dobra, widzę drugą. Chyba, że to tu. Ja nie wiem, co tu się... Ale ja w ogóle nie wiem, gdzie to się otworzyło. To jest pytanie. Za 100 punktów. Ten pająk mógłby już na przykład magicznie się... Aha, druga się jakaś klapa, nie wiem. Dobra, idę do tego pająka śmiesznego. Ale tu jest jakaś klapa, masz ją otwartą? Wchodziłeś tam wyżej? Klapa. No przy dźwigni drugiej. No co ty mówisz? No, ja tu gdzieś wlazłem na górę i to tu się otworzyło, no jest. Oh my god. Ty nie widziałeś klapy? No bo ja nie byłem w tej dźwigni, najpierw to ty. I może nie, miałem zamknięte. Jest kolejna klapa, oh, wow. I tu jest chyba kolejna dźwignia, wiesz? To mnie ciągnie. Nie wiem, ja tam chcę wskakiwać. Porywało mnie. Chyba mnie lubi. Ooo. Ma chcicę. Na o Boże. No dobra, to niech se ma, ale może to okazywać... Coś się otworzyło, ja nie ogarniam, co tu się dzieje. Ale dwie dźwignie już przed siebie ciągnąłeś? Trzecią teraz. O rany. Czyli ty. No. I teraz ja za bardzo... Nie, tędy się nie przedostanę. Bo byś chociaż jeszcze, wiesz, ktoś mnie kłamać, że nie czyli ty coś. Co nie. Okay. Tak, koniec. Ja się tu gubię. Dobrze ci tak? Niedobrze, masz tu przyjść mi pomóc. Ja idę tu, co ty mówisz, że trzecia dźwignia. To na wprost, jak tą klapę, jak wyjdziesz tą klapą, to na wprost. No dobra, i co? No i tam już wchodzisz, tam masz fajną, nie? Trzecią tą w sensie. Ładnie tu. No, moim zdaniem wszystko brzydza ten pająk, no. To nie patrz. No ciężko nie patrzeć na takiego bydlaka. No jest ta dźwignia, no i dobra. No dobra, ale co dalej? Tam się z tamtej ona strony otworzyła. Nie da nigdzie przejść. U góry coś się otworzyło. Kurde. Tak, gdzie my chodzimy, to u góry na pewno. Ale coś po drugiej stronie tam jest, tylko jak się tam dostać na rąk? A, dobra, wiem. Proste. Łatwe, nie? No. Łatwe. Bardzo. Bardzo oczywiste. Wszystko tutaj, wiesz. Niewiele mam tych flar, w ogóle nie wiem. Ja też nie wiem. 31. Ja to chyba mniej, zdecydowanie mniej. Też tak sądzę. Palacz nałogowy. A to mi nic nie dało, chyba że tu jest coś... Tu jest taka tekstura dziwna i nic z tym nie mogę zrobić. Aha, i tu jest jakiś spad i kolejna klapa. I co tam jest w tej klapie? Śmierć. Cicho, bo aż się stresuję.
Nie to, żebym ci życzył śmierci, ale wiesz. Za dobrze ci idzie. Powinieneś mnie tu wspierać, to jest kooperacja, a nie rywalizacja. No dobra, wspieram. Jak mu się tam... Aha, gzymsowane, spoko. No, gzymsowane. A potem... Aha, ona się puściła, bo jest imbecajla, świetnie. Dobra, to jest przycisk. No nie, coś przeoczyłem. Nie. Jezus Maria, pająk zdechł. Co ty mówisz? Czaisz to? Wcisnąłem przycisk i pająk zdechł. Przyciskiem zabiłeś? A, już wiem, bo tam były takie strzałki w ścianach. No były. Zauważyłeś. No i ten przycisk jakby spowodował, że wystrzeliły się strzały, nie? Bo on tak specjalnie chodzi naokoło, żebyś te strzałki zobaczył, bo on ci pokazuje. I co, że niby jak zabiłem pająka, to teraz mogę tam zejść na dół i... Co? I go pomacać. Nie chcę go macać. Oskurować i w ogóle... Nie, odwłok, poturle. Ewentualnie trzeba do niego tego gniazda teraz tam wejść, chyba. Ale nie, mówiłeś, że tam nic nie ma. No tam nic nie było, ale czy to prawda? Może teraz się magicznie wtedy pojawiło. No możliwe, wtedy pod presją działałeś, więc... Nieprawda, ja się nie boję takiego czegoś. No okej. Okay. Nieprawda. Tak mi nie wmówisz. No nie wiem, co robimy, bo ja stoję tu i czekam. Zaskakiwać tam na dół, czy nie? Nie wiem, gdzie ty bo jesteś. Mówiłeś, że coś się na górze otworzyło, ja tu nawet nie wiem, gdzie, co na górze. Nie wiem, bo ja dopiero się dźwignię ciągam, bo ona mi głupia spadła. Aha. Ale możesz iść. Ale ja się boję. Jeszcze drugi, to był tatuś, a zaraz mamusia na mnie wyskoczy pająk. I synuś. Nie, synusie nie chcę do kolegi. No to córeczka. To tym bardziej. Mogę tutaj się stegować? Coś? No mogę, nie? Aha, bo tutaj się nawet skoczyć na nogi, lol. Ja bym się nie zdziwił, jakby ten pająk jakiś klucz nam wdropił. Myślisz, że zjadł czy coś? Nie wiem. No dobra, no to... O! Podniosłem tą strzałkę. O. Tą, która go zabiła, podniosłem strzałkę. Nie wiem, do czego mi to będzie potrzebne. Dart. Mam w ekwipunku i pokazał mi najazd na wodę, w której byliśmy tam, wiesz, chyba się te drzwi drugie otworzyły, o których mówiłeś. Okay. Pamiętasz? Te podwodne tam, pomieszczenie duże. Ja wyciągam przycisk. Dobra, to ja tam wracam. Przycisnąłem te buzie. Okej, to teraz pajączek ci zdechnie. On znikł. No znikł. Co za niemiły. Ale strzałka została. Po prostu nie. Mogę jakoś szybciej jeździć na dół? Mogę, muszę móc. Jezu, nawet nie wiem ile my nagrywamy, mam nadzieję, że mi starczy tego miejsca na dysku. No, nie wiem. Nie wiem co jest za drzwiami, kluczami dwoma. Nie wiem czy to koniec tam jest, czy co to tam, ale chyba koniec. Ja też nie wiem, no miejmy nadzieję, że koniec, ale trochę... No płyń, Laro. Płyń, coś... bo znowu tu nie wytrzymam, no. Płyń. Boże, jak ona się tu zacina o to wszystko. Bo ona lubi. Tak, otworzyło się chyba, chociaż... Czekaj. Znowu mam buchane. Bo ten wodospad robi taką pianę. Gdzie ty widziałeś te drugie drzwi? Jakie drugie drzwi? Nie wiem. Spoko. No były gdzieś przecież. O dobra, widzę. Musiały być. Wszystko jasne, widzę. Przecież nic mi się nie stało z głową chyba. Pamiętam. No raczej nie. Raczej. Ale jeszcze te drzwi są tam, gdzie takie zielone były trudne. Trujone. Tu się otworzyło? Tak, tu się otworzyło. Nie, ja nie wiem. Te drzwi powinny być naprzeciwko drzwi. Nie były naprzeciwko. No właśnie, a nie były ma ich. Gdzieś obok. Ja gdzieś jestem, nie wiem gdzie. Coś mnie tu zabije znowu? Jakaś kolejna wielka szczurka. Cicho. Ja tak umiem wykrakać, także wykrakałem tak, sobie. Wykrakałeś. A to są te drzwi, ale one się nie otworzyły mi. Które? Ale miałeś podniosłeś strzałkę? Tak. No to one nie są naprzeciwko. No to nie są te spoko. Drzwi, może to jeszcze jakieś inne drzwi. Ale to jest to miejsce, ja widzę, spoko. To jeszcze są jedne drzwi. Aha, dobrze wiedzieć. Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić za bardzo. Aha, tu mogę skakać, dobra. No możesz skakać, teraz? Wszędzie możesz skakać. Z jakiś młot w ogóle, what the fuck. No jest. Ładny, fajny, duży. No a ja tam skakałem sobie na dole, jakby mi spadł na główkę, to by było pozdro. Tak nie byłoby nawet pozdro. No fakt. Kolejny skeletorek. Ej, tu może trzeba tą strzałkę włożyć. Tak. To jest taka dziurka. Ty już przyszedłeś wkładać, ja nie wiem. Tak. Byś poczekał chwilę. No taka dziurka. A nie tak od razu, chuzia na misia. Tu są drzwi. I tu jest dźwignia. Ciągam.
No to albo jedno, albo drugie, zdecyduj się. Aha, i ta strzelka ten młot opuściła jakby. A, bo na linę rozerwała, już ogarniam. Mogę tam przeskoczyć, czy to tak się nie bardzo uda? Za te kraty? Nie wiem. Nie wiem, gdzie no jestem. No ja tu gdzieś jestem. Aha, bo tu tak można, na luz. Tylko... Nie wiem, co teraz, wiesz, bo... No właśnie, nie wiem. Aha, linę teraz mam, może gdzie i teraz dzięki tego... Gdzie ty temu? Wsadzałeś? A to są jakieś strzałki jeszcze? Nie, nie można ich podnieść, szkoda. Co to było w ogóle? Mogę ja stanąć na to? Może mnie zabije fajnie jakoś ten mod. Nie, już tam stawałem i nic mi się nie stało. Gdzie mam tę strzałkę wtyknąć? No na prawo. Tutaj pójdę, właśnie mi tu nie było. Za te kratki musisz wskoczyć, nie? No jest. Tam na górę. I tam wtykujesz strzałkę. Ja tu mam pajęczyny, nie, to mi się nie podoba. Mam klucz! Oh yeah. Jak się nazywa? Teraz ci powiem. O, i otworzyły się kolejne wrota pod wodą, te, o których mówiłeś chyba. O ja. Dobra, jeszcze ci mówię, jak się nazywa. Ruiński, a drugi to jest też Ruiński. Oba. Bardzo tak oryginalnie, nie pamiętam. No i oba tak samo wyglądają w Polsce. Dobra, no to co? Ten młot zrobił coś, czego ja nie wiem. Tak, i teraz na drugą stronę. Ten młot chyba spowodował to, że tu się obsunął taki klocek i możesz skoczyć teraz na drugą stronę. A mogę na młot? Muszę to sprawdzić. Masz... Nie wiem, nie sprawdzałem. Masz po prostu... W sumie z... O no, nie. O no, nie. Można. Czy nie? Nie. Słabo. Słabo. 2 na 10. O, oznaka są 2 na 10. A tu się otworzyło. Dobra. Nie polecamy. Zdecydowanie nie polecamy. No weź przestań. Nie no, żartuję. Są te drzwi, tam leży kolejna lara rozkraczona. Jeżeli niby ja mam się cofnąć tak, jakbym przyszedł. Tak. Tu wszędzie leżą takie rozkraczone. No ja mówiłem, że to musiała być niezła impreza, no. Ja nie wiem. Ja też nie wiem, co oni tu robili. Mogli poczekać, by na przykład też ja tu dotrę, czy coś. No. A nie tak sami, kurde. To ja muszę teraz okay, ale podziwiać. Otworzyło mi się tu, ale to nic... Aha, dobra, tu jest ukryte przejście. To jest wszędzie ukryte przejście, takie ukryte, no tam roślinki nawet zasłoniły, no. Że nawet nie mogę się tu teraz przedostać. Aha, bo to jest spoko. Gdzie ja jestem? Czy ja mógłbym się dowiedzieć, gdzie ja jestem? Czy nie za bardzo? Na ekspedycji. No nie, Laro, słuchaj mnie, proszę. Tu skocz. Coś tu jest? O, szczury. Szczury. Dobra, wolę szczury niż pająki. Zdecydowanie. Tak mówisz? No, ale w sumie nie było tu dużej ilości wrogów. Oj, ale są jednak pajączki, tylko te małe, które mnie nie jedzą. Ej, to trzeba pogłaskać. No, na pewno. Ale te malutkie, widziałeś i... Jakbyś zobaczył takiego pająka, to ja nie wiem, czy byś powiedział, że jest malutki. No, fakt. Tu jest ładne pomieszczenie wodne. O coś tam chodzi. Aha, one idą. Aha, tu są szczury, spoko. No. Jak dużo ich, omegy. No, ze 3-4 chyba. Jakiś granat mi się przydawał. No, w sumie nie mamy żadnej innej broni. No, bo kusza wybuchowa. I gdzieś się wspinam, wiesz, i tam na górze są manki swinki. No, dobra. Może być. A jak ja mam tu skoczyć? Aha, tak. Już myślałem, że spadnę. A nie? Boże, ale praktycznie na 100% przejdziemy ten custom. Nie wierzę w to. Na ślepo, na 100%? Musimy wmawiać widzom, że był trudny, bardzo trudny. Takie osiągnięcie, wiesz. No bo, nie no, nie jest taki, ja bym powiedział, chilloutowy trochę. No, chilloutowy fakt. Znaczy, są takie momenty beachy, ale to chyba normalnie. No gdzie, o co chodzi? Widzę, gdzie mam wejść, ale to ja nie wiem. Chwila, Lara, weź tu się rozejść, tak bryle zdejmij, bo pewnie nie widzisz przez nie. Aha, bo tu jest taki bluszcz, tak? Tak, tak. I tam na górę po nim. Ona się walnęła w łapę, jak zwykle. To u mnie już nie raz. Ona lubi chyba takie rzeczy. Ona lubi w łeb. Tak. To nie brzmi. Czekaj, gdzie mam ten... To jest Monkey Swing, ale gdzie on prowadzi? To ja nie mam pojęcia, gdzie on prowadzi. Aha, tam na wprost tam jest dziura chyba, czy coś. Nie wiem. Dziura. Denerwuje mnie, ta woda, co wypływa ze ścian, bo jest taka... Znaczy fajnie, że jest animowana, ale jest taka brzydka.
Gdzieś spadłem. Nie wiem, nie patrzyłem na wodę. Ta woda nawet była na Jezu, początku co tu levelu. Znowu jest? Teraz wilki. Jezus Maria, już myślałem, że pająk kolejny idzie, bo pajęczyna. Serio, wszędzie widzę pająki w tym customie. Ty to jesteś... Gin. Dobra. Aparat. Boże, kiedy to się skończy? To miała być ta strona łatwiejsza niby, nie? A nie jest trudniejsza. Pomijając pająka, to spadłem całkiem przyjemno i ładno. Spoko, że tam była dziura i jej nie zauważyłem i... Aha, dobrze, że zapisałem. Całe szczęście. Torgus, całe szczęście. Tak. Lubię mówić do siebie tak. To normalne. Tak. Także nie ładnie. Dobra, idę dalej. Gdzieś tu w jakąś... O nie, pająk znów. To jest... Taki... Jakiś wagon. Wagon? No, pająk kolejny. W wagonie? I tu jest... Jezu, tu się zawala podłoga. Właśnie. Apteczka duża. Jak ja teraz wrócę, skoro tu się podłoga zawaliła? Nie wrócisz. A tam chyba muszę nawet zjechać, wiesz? To nie była pułapka, chyba muszę zjechać. Nie wiem. Aha, bo tu jest taka dziura. Co tu leży? Dynamit? I pokazuje mi na jakąś skałę ten dynamit, niby. Dobra, to... wezmę pierwszy raz apteczkę. To nie, drugi, bo raz wziąłem przy tym jak mnie te dynamit strzałki... to będzie ubudubu. No. Będzie ubudubu, tylko teraz nie wiem, jak ja mam się wrócić tam na górę. Jezus Maria! Straszysz ludzi? Ja nie wiem. Kurde. Aż podskoczyłem! Nie, nie wierzę w to, co tu się zadziało. I po co grać w horror? Wystarczy Tomb Raider. Tak, wystarczy Tomb Raider. Nie, ci nie będę mówić, co tu jest. Może zrobisz to samo, co ja. A może? Wolałbym jednak nie i nie podskakiwać. Ale no skoro mi każesz, to spoko. Aha. Aha, spadłem do dziury, spoko. Ja też, w tym chyba samym momencie spadłem. O Boże, to jest takie rakowe. Coś jest, ale... Myślałem, że to jest takie fajne, a to jest dziura. No, ale tam w ogóle, bo przez to, że kamery nie można było obracać. Tak. W przeciwnym razie nikt z nas nie zginął, nie? Tak. Zwina wszystko kamery, nie nasza. No tak. Bo to Lara szła i to przez nią. No oczywiście. Dobra, zapisz. Nie wskocz mi tam, proszę. Co tu jest? Jakieś drzwi. Tak? Tu jest jakiś szkielet, ale już nie jest rozkraczony, bo nie ma nóg. Uuu, to tu było jeszcze lepiej. Połamane. Gdzie ty masz jakiś dynamit? Co tu jest? Że tu? Dlaczego ty mi pokazuje to? Ja mam to strzelić? Tak. Okej, okay, wszystko jasne. A tu jest coś. Jakieś takie wąskie, ciasne. No, tu już tam jestem właśnie. I w ogóle, i pająki do mnie idą. Dzięki, że mnie posuwacie, dzięki. Jestem zobowiązany. Jest jakaś deska, drewno? Czy to jest przepaść, czy... Aha, podłoga. Aha, tu jest przejście, dobra. Aha, ona mi wrzuciła flare w momencie, kiedy skakała i miała się złapać. Wiedziała kiedy. Ale czekaj, bo... Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ty się gdzieś tam po kątach szlajesz, ja w ogóle nie wiem. Jestem w tej dziurce ciasnej, no. O penetruję ją. Jezu. No to super. No daj mi spokój, jestem zajęty. No dobra, penetruj. Nie, super, no, w spokoju. Aha, to mnie koce zabiły, dzięki. No i właśnie na tym się przestraszyłem. No to mogę ci powiedzieć. Widzisz, oszczędzimy sobie wczytania. Dobra, czekaj. Wiem, że jesteś zajęty i teraz penetrujesz ciasne dziury, ale... Już wyszedłem z niej, wiesz. Ale come on. No, chciałem, żebyś też się przestraszył, no. Jak tu wskoczyć, żeby się nie zabić? Musisz wskoczyć tak. Na tyki tam jest klocek. O. Widzisz? Przedtem. I tam się kamera tak dziwnie ustawia. No. Stop. Możesz przerwać nagranie na chwilę? Oczywiście, tylko zapiszę. Bo już mi się skończyło miejsce. Save. Jesteśmy z powrotem po małym cięciu z powodu mojego braku miejsca na dysku i Tumberski sobie tam już poradził z tymi kolcami, więc będę tłumaczył. Tak, odkryłem, że trzeba strzelić w takie magiczne coś. Tak, i wybaczcie za to cięcie. Mam nadzieję, że już się zbliżamy do końca. Ona mi się ja sobie coś... zapiszę. Ona mi się dziwnie robi. Mogę teraz ja... Nie robię. Już nogi rozkraczę, czy co? Prawie. Aha.
Co to jest tutaj? Ha. Dostosowuje się do klimatów. Ej. Dobra, to ja idę... Do jakich klimatów? O co chodzi? No trubki rozkraczone, to ja ona chce, no wie. A tam jest... Nie, to nie jest. Ale fajnie, że to sekrety. Co tu się dzieje? Aha, ja mam tutaj przystawić. Czy to się suwa? Odsuń się stąd. Odsuń się, kobieto, bo wybuchniesz. Aha, to się tak robi. Won. Dobra, wybuchło to. I mam przejść od... Ładne listki takie, ala... Takie właśnie... Ala drabinka wspinaczkowa. Ja robię boom, a ty podziwiasz listki. No bo trzeba się zachwycać. No fakt. Dobra. Wyskakuję stąd. Jestem gdzieś. A, wiesz, że ja wróciłem chyba do tej głównej lokacji naszej pierwszej? Ty no. Robisz w ogóle dziwne rzeczy, także ja nie wiem. Gdzie są te drzwi teraz, gdzie widziałeś te... Gdzie tam trzeba te, wiesz, klucze wcisnąć? No, musisz iść w to prawe przejście. Prawe przejście? Nie tam, gdzie pochodnie były, tylko... Gdzie kości, w sensie. Prawe tylko w to drugie. No i tam po drodze było to takie toksyczne i tam na dół trzeba zejść, ten misio i ptak upadł nagle. I tam klucze się wciska? A to nie było... Nie, jeśli chodzi o te drzwi z kluczami, to na początku levelu, zaraz po prawej stronie. Aha, bo o to pytam. Chyba, że a, bo ty chcesz jeszcze sprawdzić, co jest tam na dole, tak? Znaczy, nie, no nie chcę, jak nie trzeba, to tam przecież nie trzeba iść. Znaczy, hej, mam no to, tu... Zobaczymy, to wiesz co, ja wcisnę te klucze i zobaczę, czy tam jest koniec, czy co. Czy ja mam uciec od tego explosive, czy mnie to zje? Tak, tam wybucha to, więc chyba trzeba uciec. Przeskocz na Jezus Boże. Działa, ale okay. Fajnie się rozwaliło wszystko, fajny efekt. No. Chociaż tak graficznie nie powala ten custom, przyznam szczerze. Ale on ma ładne kolory i ładny kontrast porobiony. No tak, to fakt. I ma flary gdzieś. Skarbiec! Tak, to chyba jest koniec, wiesz? Jak ja tu wejdę, to obawiam się, że to jest koniec. No dobra, ja wsadzam. Czyli wchodzimy, nie wracamy tam spojrzeć, co tam było na dole. Czy jak chcesz, to możemy spojrzeć, tylko ja nie wiem, zapisz sobie. No dobra, to ja zapiszę. W sumie ja mam tam chyba zapis jakiś, bo ja nie nadpisywałem tam, gdzie był ten misio, wiesz? To jest ten skarb, jest rację. Ja nadpisałem, ale to i tak. A, no to ja może wczytam. No to ja się przejdę, bo to blisko. To przejdź się, ja mam tu przy tym skarbcu już zapis, więc jak coś, to się tylko tu tepnę jakby. No tu jest ten misio, ale tam... Ej, ale ja tu... Aha, bo na kaszle, dobra. Ona... A czy ona traci życie? No ona chyba się zaraziła, czy nie? Tak, bo tak. Potem będzie falować ekran. No widzę, tu drzwi są jakieś. No i możesz przez jakaś... nie tak wejść, jest nie? Roślinka. Mogę wejść w drzwi? No tak, ona by przeszła przez nie, bo idzie i zatrzymuje się. A to chyba nie te drzwi, to jak na jakieś... o jakieś inne ci chodzi. No jestem dole. Ja to jestem przy tej roślince, no wiem. No są jakieś drzwi, ale nie mogę przez nie przejść. No w sensie ona wchodzi w to. Biegnie ciągle, jak biegnie, to znaczy, że coś za nimi jest. Aha, o to ci chodzi, no. Dobrze. Więc jak biegnie, to znaczy, że tam jest coś. I nie wiem, jak się otwiera je. Ale, tam jest jeszcze, co mówiłeś, takie coś, co Monkey Swing i tam dalej i ona jest urwany ten Monkey i tam się nie da do Gzymsu dojść. I pewnie jakoś tam można coś zrobić. A czekaj, bo to z dołu w sumie widać. Czy gdzieś to prowadzi do konkretnego miejsca? Nie, no w sumie to nie prowadzi nigdzie. To prowadzi z powrotem do początku, tak jakby. Nie wiem. Nie wiem, nawet gdzie ten nie mam misio pojęcia. Był. Ten misio to był chyba tam, gdzie stajnia w sumie. Nie, misio to był w jakimś... Tam jak na kucaka się chyba... No, to tak, to tam, gdzie stajnia, tak, masz rację. Czy stajnia inne? Nie wiem, czy to stajnia, ale... No, ale wiem, o co chodzi, nie? Nie, tu, ja myślę, że tu nic nie ma ciekawego. No nawet, znaczy sekretu na pewno nie ma, skoro mamy wszystkie. Nie, no sekret nie ma, ale chyba myślę, że jakaś broń była, no. Nie, nie wydaje mi się, żeby tu coś było. No ona tak wygląda, jakby ona tam mogła wejść, no bo nawet jak strzela, to te ręce jej też tam przechodzą, nie? Ach, ta magia Tomb Raidera. No ale nie wiem, no nie widzę tu nigdzie dźwigni. Może gdzieś tam na górze faktycznie, no ale nie wiem, czy mi się chce to sprawdzać. Na górze w ogóle są jakieś gzymsy inne jeszcze. No są, tak, ja to pamiętam, że były. No znaczy, właśnie. Ja będę się wrócę. To jest intrygujące. Tylko nie wiem, po co tam się idzie. A nie, zginąłem. A nie, nie zginąłem. Myślałem, że zginąłem. Aha, bo to jest tutaj. Jezu, a to jest... Nie, to jest daleko jednak. No, to jest daleko. Znaczy, tu ci ten klucz trzeba się wrócić, gdzie pierwszy byłaś. Z drugiej strony też coś jest? Nie.
Nie, no ja tam nic nie widzę, no. To w ogóle słyszę takie świerszcze. Ja też świerszcze, chyba, że tak. To u mnie, lol. Nie, ja też to słyszę. No i dobra, jestem tu. No i co? No to ja co ja mam to zrobić? Tu jest taki mościk, widzę, że jest urwany. No ja też to widzę. Tam jest jakaś szczelinka na stówkę. Tam można w ogóle stanąć i tam coś jest. Tam jest apteczka tylko chyba. A faktycznie widzę, apteczka jest. Ale chyba tylko tyle tam. Tak, jest. Ale jak tam się dostać? O to chodzi. Stąd się da jakoś skoczyć? Nie. A może tutaj da się stanąć po prostu i się nie zjedzie. Nie wiem, gdzie mam to zapisać, bo nie wiem, gdzie mam sobie. Dobra, wiem. Skaczesz na tę po lewej stronie zieloną, znaczy na tą zieloną trawę, nie? I ona z niej nie zjeżdża. Co ty? No. I mam apteczkę, jak coś. Echo, echo. Ale to tylko tyle? No. No to nawet tam nie idę, bo bez sensu. A chyba, że to są... No nie wiem, czy to coś jeszcze jest. Nie, no nie wydaje mi się. No to... No... Bo tam już jest skoda szczelina, gdzie tam się wchodzi dalej. Na dole są te drzwi, tam nigdzie żadnej dźwigni nie ma. I tu na górze też nie może ma. Może to są pozostałości z poprzedniej wersji tego kastronu. Możliwe. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może taki trolling jakiś czy co? Możliwe. Dobra, to ja wczytuję, że ten skarbiec się wracam. No ja tu jeszcze też. I co? I wchodzę i ona, kamera jedzie. Uuu. I nuta ładna z dwójki. Skarb. Wszystko dla nas, nie? OMG, to jest ukryte. Aha, spoko. Aha, bo... The end, thanks for playing. There is a cheat code. Type tuned. No i dobra, super, ale dziwne. Bezczelnie mnie wczytało do menu od razu. No, mnie też. Pokazuje mi godzina 7. Fajna. I 2 sekundy. A dlaczego mi nie pokazał statystyk żadnych? Bo to na save'ie ostatnim widać. Aha. Godzina 7. No, mi też, dobra. Godzina. No, godzina 8. 7. No, podoba. Dobra. No to powiedz szybko, co ci się podobało, albo jeśli mi się nic podobało. Nie podobało, no to powiedz. Nie, no, bardzo mi się ten custom podobał. Ogólnie ja nie mam doświadczenia w przechodzeniu takich jednopoziomowych customów. Jeżeli już gram w customy, to bardziej takie rozbudowane, zdecydowanie. Ale to była miła odskocznia. Bardzo mi się podobał klimat tego customu. W sensie te dżungle, takie ruiny, to jest to, co lubię. Tak. Nie było dużo przeciwników, to mi się też podobało. Było kilka zagadek i ogólnie dosyć prosty był ten custom. Nie zacięliśmy się w żadnym praktycznie momencie. Jedyne, co mi się nie podobało, to mogły być bardziej tekstury dopracowane. Aczkolwiek rozumiem, że ten custom jest już ma swoje lata, że tak powiem. Nie wiem, kiedy on był wydany do końca. No, więc nie będę tego pod tym względem oceniać. A tak ogólnie bardzo mi się przyjemnie go przechodziło. Jeżeli miałbym go ocenić w skali od 1 do 10, to byłoby to 6. Teraz ty. Ja się podczepię pod spodziem. Tak? No dobra. Już. To ja się nagadałem, kurde, ten się podczepił i nara. Bo ja się witałem. No tak. No to żegnaj się, jeżeli no się witałem. Pożegnamy się. No to co, mamy nadzieję, że wam się podobało. Tak jest. I zapraszamy do innych filmów. Tak i jest. W ogóle na różne swoje kanały. W sensie ja was zapraszam do Turgusa. A ja was zapraszam do Tumerskiego. Link znajdziecie na pewno w opisie. Tak. Tak. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.